Rozpoczęła się długo wyczekiwana runda wiosenna czwartej ligi w piłkę nożną. W międzyczasie nasi zawodnicy nie próżnowali, gdyż zajęci byli m.in. meblostyl ligą halową. Tak więc w sobotę swój pierwszy ligowy mecz w tym roku wygrali aż 4-0. Mało kto spodziewał się aż tak wysokiego wyniku przeciwko bardzo groźnemu rywalowi z podium tabeli. Bardzo mocny przeciwnik, no bo z Przylepem zawsze były trudne mecze i też patrząc po nazwiskach, patrząc po tym zespole, jak zakończył tamtą rundę, no to spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. No ale tak jak wcześniej wspomniałem, dobrze przygotowany i wykonana praca spowodowała to, że zagraliśmy takie dobre spotkanie po prostu. TS Masterchem Przylep to zespół z czołówki tabeli, ustępujący jedynie Falubazowi Zielona Góra i Krośnieńskiej Tęczy. Po sobotnim spotkaniu nasz zespół zyskał 3 punkty. W sumie Tęcza ma ich na koncie 37. Aby dogonić Falubas mający 44, brakuje nam 7 punktów. Taka sama różnica jest pomiędzy Tęczą Homanit a TS Masterchem Przylep, który po rundzie jesiennej nadal ma 30 punktów. Jak twierdzi trener Tęczy, niedawny sparing z zespołem z Przylepu, zakończony zwycięstwem Multicolores 1-0, był kluczowy w układaniu taktyki na sobotnie spotkanie. No to jest nasz obowiązek i to jest mój obowiązek przede wszystkim, żeby te wnioski wyciągać, analizować przeciwnika. No i też jak zazwyczaj gramy w tym okresie przygotowawczym między sobą, no to pewne rzeczy można zauważyć u przeciwnika i wyciągnęliśmy wnioski zdecydowanie. Myślę, że tutaj odpowiednia analiza, która była i odpowiedni mikrocyk przygotowany pod kątem Przylepu opłacił się po prostu, bo naprawdę zagraliśmy bardzo dobre spotkanie pod każdym względem. Myślę, że tutaj przeciwnik za wiele sytuacji nie stworzył. 4-0 to prawdziwy pogrom. Pierwsza bramka padła już w pierwszej minucie gry, a trafił ją tegoroczny król strzelców MLH, Marcin Piec. Zdobyłeś dzisiaj bramkę, pierwszą bramkę. Opowiedz, jak ona wyglądała, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Dostałem ładne podanie po Bawacie Recha. To był mój pierwszy kontakt z piłką. Pierwsza w sumie nasza składna akcja. Przyjąłem sobie dobrze, zastawiłem się z obrońcą, uderzyłem 1-0. Mi się wydaje, że początek meczu ustawił wynik spotkania, skoro jest już 4-0, a może będzie nawet więcej. Następnie Patryk Druchliński w 38 minucie gry sprytnym lobem posłał piłkę do bramki i do przerwy wynik wynosił 2-0. Po przerwie w 57 minucie Paweł Cierech strzelił trzeciego gola, a pod koniec spotkania wynik ustalił młody zawodnik Tęczy Marek Szymczak. Jak co sezon, czy jak co rundę szykuję tutaj i staram się wprowadzać nowych młodych chłopców, też jest taki nasz cel tutaj w klubie i już mieli szansę w sparingach zagrać sporo minut i naprawdę momentami wyglądali ciekawie i widać, że gdzieś w przyszłości mogą tutaj grać na tym poziomie. No i cieszę się, że dzisiaj też była taka okazja. No też wynik spowodował, że mogliśmy sobie pozwolić na pewne roszady. Ten mecz to duży powód do zadowolenia. Jak podkreśla trener, bardzo dużą rolę odegrała sprawna komunikacja na murawie. Ważne też, że zawodnicy grają z przyjemnością, co zresztą widać. Grało mi się bardzo dobrze, pogoda w ogóle nam nie przeszkadzała. Mieliśmy swoje cele, realizujemy je na razie bardzo dobrze. Myślę, że jako drużyna dobrze się zaprezentowaliśmy. Pomimo tego, że odszedł Mateusz, który wiele wnosił do gry, myślę, że bardzo dobrze sobie poradziliśmy w tym meczu. Rundę wiosenną rozpoczęliśmy fantastycznie, a już jutro od godziny 15 na stadionie Tęczy będzie miało miejsce spotkanie 17 kolejki czwartej ligi, w którym Tęczowi zmierzą się z najmocniejszym zespołem w tabeli, zielonogórskim Falubazem. Obecność na trybunach obowiązkowa. Wesprzyjmy nasz zespół mocnym dopingiem.